Komu dali posłanie? Ale mam powiedzieć trochę więcej. Kiedy czytałem książkę Jacka Komuty, zastanawiałem się, ilu pisarzy podejmowało się niełatwego zadania zmierzenia się z legendą. Wielu, ale bardzo niewielu wychodzi z tego pojedynku zwycięsko. Jacek Komuta w swojej powieści postanowił wziąć na warsztat legendę. Pierwszego partyzanta II wojny światowej, majora Henryka Dobrzańskiego Hubala, tego, który nigdy nie złożył broni. Wbrew pozorom to wcale nie było proste zadanie. Po pierwsze, musiał się zmierzyć z utrwalonym filmowym wizerunkiem majora. Obraz Poreny i Filipskiego z 1973 roku stał się legendą, prawdą i tylko prawdą dla kilku pokoleń. A dla wielu jest nią nadal. I powtórę. Jak opowiedzieć historię, która wcale nie jest czarno-biała? Ponad 750 stron to przerażająco dużo, jak na ledwie kilka miesięcy życia bohatera. Dzięki, widzę, zawsze przeszkadza. Bo Komuda nie napisał biografii. Przecież to tylko wycinek z życia Dobrzańskiego. Fakt ten najbardziej intrygujący. Od 9 września 1939 roku do 30 kwietnia 1940 roku, daty śmierci majora, plus maleńki apendiks. A przecież wcześniej było ponad 40 lat, z których można stworzyć równie ciekawą historię. Legiony, walki o lwów, puchar narodów w jeździectwie, romanse, skandale, wreszcie usunięcie z wojska majora Dobrzańskiego. Dobrzański był wataszką. Co do tego nie ma wątpliwości. Z trudem ulegał, podporządkowywał się innym. Pewnie wiele razy przez tę swoją rogatą duszę przegrywał. Pewnie mógł zrobić większą karierę. Z drugiej strony, jak mało kto znał się na koniach, kochał je całym sercem. Widać to bardzo wyraźnie w powieści Komudy, przecież też zapalonego koniarza. Był odważny aż do szaleństwa. Pytania, których nie stawia wprost autor Hubala, ale same się nasuwają po lekturze jego książki. Gdzie jest granica, której dowódcy nie wolno przekroczyć? Czy dla własnych fanaberii wolno narażać podwładnych? A ludność cywilna? Przecież akcje Dobrzańskiego pociągały za sobą straszne represje. Komuda i słusznie w rozmowie ze mną, którą z nim przeprowadziłem podczas jednej z imprez literackich, powiedział, że nie wolno myśleć kategoriami współczesnych. Nikt nie miał prawa zakładać, że Niemcy na akcję oddziału wojskowego odpowiedzą zbrodnią, zabijaniem niewinnych. Miał też inne argumenty, w tym jeden kluczowy. Polska nigdy nie skapitulowała przed III Rzeszą, a powinnością wojskowego jest bić się o swoją ojczyznę. Hubal miał prawo, podobnie jak inni, oczekiwać wiosną 1940 roku ofensywy aliantów. Chciał być gotowy na ten chwilę. Chciał utrzymać dobrze wyszkolony, zdolny do działań bojowych oddział. Jest jednak też druga strona medalu. Major szukał kontaktu z tworzącym się podziemiem, z jego kierownictwem. Znalazł je i formalnie mu się podporządkował. Kluczowe słowo to formalne. Bo przecież na rozkaz przejścia do konspiracji wzruszył ramionami i dalej robił swoje. Był więc żołnierzem. To jest ważne. Pewnie chcielibyśmy, aby nasze legendy były bez skazy. Bohater pomógł, nic pomiędzy. Ale przecież tak się nie da. Kochanka w każdej wsi, okrucieństwo, rozstrzelanie jeńców, liczne odejścia z oddziału, nawet tych najbardziej zaufanych, oddanych Hubalowi, wreszcie wyrok wydany na niego przez ZWZ. Generał Rowecki pisał: Hubala ścigam, chcę go wysłać za granicę. W przyszłości oddam go pod sąd. Uważał jego działania za niepoczytalne. Nie miał też wątpliwości, że represje na ludności cywilnej to efekt uporu Dobrzańskiego. Czytając tę książkę, zadawałem sobie pytanie, a co by się stało, co by czekało Hubala, gdyby nie zginął? Gdyby jakimś cudem przetrwał wojnę, byłby sądzony, zdegradowany?
Zapytałem komutę o to, czy Hubal był bohaterem. Nie miał wątpliwości. Dla mnie był, świadczył stanowczo. Więc może to polska specjalność. Bić się, nie zważać na okoliczności, dać się zabić, być legendą. Wracając do bohatera powieści. W kampanii wrześniowej był żołnierzem bez przydziału. Szukał jednostki, która go przyjmie. Znalazł. A jednocześnie nie było okazji walczyć z wrogiem. Kazał rozstrzelać żydowskich dywersantów, organizujących huczne powitanie wkraczających do Polski jednostek sowieckich. Chciał iść na pomoc Warszawie, potem przebierać się na Węgry. Tak przynajmniej mówił tym, którzy oddali się pod jego komendę. Stworzył oddział wydzielony Wojska Polskiego. Nie zdjęli mundurów. Odbili z rąk okupanta najwspanialsze polskie konie. Bił Niemców w kilku potyczkach, jeździł do Krakowa i Warszawy w mundurze. To zresztą chyba wyobraźnia autora. Nie miał szans, to pewne. Bo jakie może mieć szansę mniej niż setka ludzi wobec 8 tysięcy? Chciał zginąć? W to trudno uwierzyć, ale niewątpliwie liczył się ze śmiercią. Był na nią przygotowany. Książka Komuny jest ciekawa nie tylko ze względu na postać Hubala. Równie ciekawy jest obraz jego oponenta, przeciwnika, Richarda Gresslera, Ślązaka, brygadenfirera SS, opętanego żądzą spytania Hubala. Jeśli czytacie moje zapiski, to cytat, to pewnie nienawidzicie mnie z całego serca i bardzo dobrze, Polacy. Nam, Niemcom, nie zależy na tym, żebyśmy się komuś podobali, żeby nas lubili i podziwiali. Wystarczy, że wszyscy się nas boją. Ogromnym atutem tej powieści, fabularyzowanego dokumentu, jest jego namacalność. Jacek Komuda, by lepiej poznać bohatera, o którym napisał, przeszedł, zjechał samochodem i konno cały szlak Hubala. Odwiedził miejsca z nim związane. Zbudował realny obraz w świetle jego legendy, nie przerysowując go, nie robiąc z niego karykatury. Temu urealnieniu posłużyła też forma fikcyjnego dziennika, w którą Komuda ubrał część narracji, pozwalająca wniknąć w sposób myślenia bohaterów, zarówno majora Dobrzańskiego, jak i Ericha Gresslera, spojrzeć na przedstawiony świat literacki z przeciwnych, subiektywnych stron. Ta powieść to dowód na to, że warto dziś przypominać ludziom, zwłaszcza młodym, bohaterów skarb polskiej historii. Bohaterów autentycznych, ludzkich, warto przywoływać świadectwa tej historii. Żywe, czasami mocne, aż do bólu. Pokazywać, uświadamiać, że nie jest ona jednoznaczna, czarno-biała, że ma mnóstwo odcieni szarości. Że bohaterstwo może stać się udziałem każdego. Ma ta książka jeszcze jeden, może nie dla wszystkich najważniejszy, ale pewnie dla niektórych istotny. Tak jak już wspomniałem, Komuda, podobnie jak Dobrzański, to miłośnik koni. Zastanawiam się nawet, czy to nie konie były głównym motywem, który skłonił autora do napisania tej właśnie powieści. Więc mamy tu konie w każdej postaci. Piękne, ważne, wytrwałe i konia szczególnego, niezłomnego bohatera. Tego, który swego jeźdźca gotów jest nie tylko wynieść z każdej opresji. Gotów jest przenieść go przez lata, dziesiątki lat. Gotów jest przenieść go w historię. Jacku drogi, teraz element osobisty. W roku 2004 jury Nagrody Mackiewicza przyznało mi takie wyróżnienie, jakie dzisiaj przyznajemy tobie. A w roku 2013 dostałem główną nagrodę w Nagrodzie Mackiewicza. Z całego serca ja ci życzę, żebyś powtórzył moją uwagę i żebyś może w krótszym dystansie czasowym dostał też główny nagród.